Siemaneczko, cześć i czołem, czeski z tej strony, witam was serdecznie w Hydronir. Czy ktoś pamięta te pole? Czy ktoś pamięta, co tutaj było robione kiedyś w pierwszej serii, jak grałem? Jak pamiętacie, to dobrze, bo nie będziemy tu już nic robić. Nie, tak naprawdę chciałbym od razu przejść do dodatku. Dodatku z wulkanicznego, czyli tak naprawdę musimy zapierdzielać do portu. O, w ogóle tutaj zobaczcie, od kiedy raz, ostatni raz grałem, to tutaj... Aha. No, jak se chodzisz tu po okolicy, to powiedzmy, że cię nie widzę. Tak, przejdziemy od razu do wulkanicznego dodatku. A żeby przejść do... Aha, tutaj mapy nie ma. Chciałem M nacisnąć i mapę pokazać. Ale... Ej, co tam? W ogóle NPC. Tego nie było, jak żeśmy ostatnio grali. W ogóle to, aha, to pokazuje, jak to kupować wszystko. Łóżko polowe i te sprawy. Ale my od razu przejdziemy do NPC, do dodatku. Czyli jedziemy od razu do miasta. Bo to w ogóle znaki są takie... Nie, znaki chyba były akurat. Ale NPC nie było, nie? To jest nowość. To jest pewna nowość. Winszuję. I propsuje. Tak, tutaj jak dobrze pamiętacie, często potrafiłem spaść z tego mostu. Ale teraz udało się przejechać. Tutaj była Moria na lewo zaraz. Nie mogliśmy wejść tam po ziemiach i tą kuźnię całą sobie wykupać. Tam chyba też skończyłem serię, budując tam u góry na śniegu. Czy ja mogę tutaj do tym... O, widzicie? Tam te kominy statku. I właśnie to jest ten statek, który nas zaprowadzi do nowego dodatku. Patrzcie, jakaś zielona strzała. Siu. Siu. O. Journey Volcanidus. O, to jest już Stock Market Demand. Ty chcesz? A, bo tak, bo jeszcze w międzyczasie też był update do gry, który dodawał hodowlę, ale to, żebym już nie grał tak naprawdę, więc nie wiem, jak hodować. Może się dowiem właśnie na nowych terenach. Że nie wiem, czy tam będę mógł. Statek. Potężny. Płyniemy. Let's go, tam da wulkan. Ku przygodzie! Będziemy kopać śnieg tym razem, a nie ziemię. Znaczy, a może ziemię ze śniegiem? A może lawę? I tym podobne? O, chyba się wczytuje. Proszę bardzo. To jest właśnie screen do dodatku z Hydronir. Ale powiem wam szczerze, że tak, no, mam takie, że nie, jara mnie, że ten dodatek wyszedł, bo Hydronir naprawdę dobra gra. Co ciekawe, ona była robiona na początku przez jedną osobę. Ja bardzo, bardzo, bardzo wcześniej grałem w tą grę i ona naprawdę była taka uboga w opcje, ale jednak miała to coś w sobie, jakąś taką oryginalność tego kopania i przepalania tych całych żelaza, złota. Król. Miasto zimowe. To jest jakiś kolejny statek. W porcie z drewnem. O, i pan królik. Ah, so you're the Hydronir we've heard about. Welcome to Volcalidus. Things are a lot different here, but you'll get it. There's no water sources, but there is lava-powered machines. You'll progress far if you help rebuild the town of Newglade. But until then, the nearest jeweler is in this harbor. I need you to take this to Dawnrest. It's a dig site south of here that you can use. Oh. Take the truck we've left next to this ship. Usługi królewskiego kuriera. Elsie, poranek, wypoczynek. Poranek, odpoczynek, co? Uh,
Ale to widzę, bo ja wczoraj sobie odpaliłem jeszcze, żeby zobaczyć mniej więcej, o co chodzi. Jest tutaj samochodzik. I to nie było przetłumaczone, to był Downrist, czyli to była taka miejscowość po prostu, która jest tutaj, ale to teraz jest mylące, bo teraz jest tutaj przetłumaczone poranek, odpoczynek, a to chodzi, żeby dostarczyć do Downrist. Rest oczywiście, Rist. No, ja jak zwykle kaleczę mowę angielską, mowę polską i tym podobne, tak więc witam na moim kanale, gdzie kaleczymy języki, wszystkie. No właśnie, teraz mamy jakiś pojazd, który jest na lawę zapędzany. Jubilar jest tutaj, czyli tu można przedawać mu. Nie ma. Co byś kupił, panie? Ej, górę, podoba mi się. Podoba już mi się. Jestem podjarany w sumie tym dodatkiem, powiem szczerze. Chyba dobrze, nie? Albo może nie. Tu możemy coś, widzę, że tu możemy ogólnie coś kupować. Tak, chciałem zobaczyć, co tutaj mamy. Mamy tak, rury, mamy łóżko. I tu mamy takie te podstawowe rzeczy, które były też na początku w tym sklepie. Łopatę, młotek. Rafineria kamienna? Co to jest? Obrabia kamień na użyteczne bloki. Wypełnia kamieniem, aż zostanie osiągnięta wartość logiczna. O, to jest z tego nie. To jest chyba coś nowego. Rozpuszczalnik lodu. Topi, wytapia lód, aby wytworzyć wodę. Jest niezbędny do zasilania systemów taśmociągowych Volcanidus. Wyjście wody. Czekajcie, no właśnie, bo tutaj nie mamy wody. Przede wszystkim on tutaj powiedział, nie? Mapa. A mapę mamy. Lejek. Kurde, to tutaj będzie skomplikowane, bo tutaj będziemy musieli topić lód, żeby uzyskać wodę. Okej. Podoba już mi się to. Brum, 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 brum. Wherever to be, Ruszkaj. Wherever. O, a co to? Niewyrafinowany znak kuźni. Zabierz do zniszczonej rafinerii, aby zamienić na znak kuźni, który można zastosować podczas kucia kilofów, łopat, wiertartek i zbieraczy. Zbyt ciężki, aby go podnieść. Aha, czyli tutaj będę potrzebował może jakiegoś dźwigu. Ciekawe, czy są takie tutaj takie dźwigi? No muszą być, bo albo nie wiem czym, albo czymś. Kurczę, no trzeba będzie to jakoś wyciągnąć na pewno. Jesteśmy tu, Downrest jest zaraz przed nami, to dobra. To usługi kurierskie. Ciebie zaczyniemy. To jest chyba tutaj, ten Downrest. Tu jest chyba też, tak mi się wydaje, że pierwsze pole, które będziemy mogli przekupywać. Chyba mam paczuszkę dla ciebie. LC. Proszę. Thank you. Daj. Aha, tu nie mogę. Dobra, to kasiurę to sobie weźmiemy ze sobą. Poczekaj, LC. Zaraz weźmiemy od ciebie paczuszkę. Paczucha. Monety odłożone, ale poczekaj, bo tu może to będzie kuźnia tutaj do góry. Bo ja chciałbym pierw zobaczyć tutaj. Tu chyba będzie pierwsze pole, które będziemy mogli przekopywać. Downrest właśnie, i tu mam mapkę. Poka. Tak. To jest pierwsze pole, które możemy przekopywać. Tu widzę lawę obok zaraz. Dobra, to trzeba pamiętać, ale my tam widzę, że jeszcze coś ma dla nas ta Elsie. Elsie, poka pakę. Nowa polana, Major Obser. Dobra, usługi królewskiego kuriera, na polecenie korony, dostarcz balony. Nieważne.
ciekawe, czy dalej jest... Tak, dalej jestem w grze. Dobra. Cyk. Nowa Polana, no to będzie New Glade. Widzę, jest obok zaraz też, znaczy obok, trzeba tam jeszcze przejechać kawałek. Ale chyba tutaj mnie najpierw prowadzi, żeby nam pokazać mniej więcej miejscówki nowe. Dobra, no to jedziemy na razie dalej. New Town. W ogóle tu New Glade w sumie. Pokazuje. W ogóle ten król powiedział, że muszę pomóc z tym New Glade, a to chyba ta kopuła będzie. Wyczuwam magię. A, i tutaj widzę pomosta, to jest takie kurcze w środku lawy. Może ta kopuła i właśnie ich ochroniła od lawy tutaj w tym mieście. Let's go, hey, ho, let's go. Muzeum Ziemi Lubuskiej. Dobra, do kogo tu muszę ten dostać? Major Osbert, czyli burmistrz. Ty jesteś burmistrzem? Nie. Ty jesteś burmistrzem? Get me my package and I'll give you some coin. Masz. Thanks. I'm well chuffed. No i kurde, zrobili sobie ze mnie chłopca na posyłki. Ale rozejrzyjmy się jeszcze pierw tu. Kurde, ciągle mi się myli. Muszę wbić sobie do mózgu, że Q to jest wsiadanie, a E to jest upuszczanie, dobra. A ile mamy tej kasy już? 450 monetek. Co ty tutaj masz? To jest skrzynia budowy sklepu poziom. Używanie do budowy sklepów w New Glade. Upuść na pustym obszarze budowy, aby rozpocząć. Biletomat w budowie skrzynia. Używanie do budowy sklepu w New Glade. Co? Panie skrzyni jubilarskiej. Używanie do budowy sklepów. Czy ja będę tutaj musiał sklepy roz... dobra, czekaj. Czy to oznacza, że ja będę musiał tutaj postawiać dopiero sklepy? Żeby cokolwiek mógł rozwinąć. Wiertła. A, tu wiertła. Dobra. A tu widzę tier trzeci, tutaj tier drugi. Okej, czyli tutaj teoretycznie... nie są jakieś... tier pierwszy. No dobra. Co to jest to? Zbiornik na lawę. Rozbija kawałki lodu i skał na zasoby. Zadaje obrażenia większej wydajności przy lepszym ciśnieniu lawy. Okej. Wiertło lawowe. Pracuje szybciej przy większym ciśnieniu lawy. Okej. Tablica zadań. Przechowuj notatki zadań. Torba z narzędziami. Wiertło lawowe. Ej, kurde, podoba mi się. To są nowe rzeczy. Dobrze, dobrze. Proszę pana. A, i tu też jest sklep z tymi... rura łokciowa lawy. Okej. To są rury, które... przepierdzielają lawę na ten. Rafineria kamienna. Obrabia kamień na użyteczne bloki. Okej. Okay. Topi, wytapia lód. Okej. Okay. Na wodę, nie? Okej. Lejek. Paleta. Podłoga betonowa. Mapę. I tu jeszcze te takie najbardziej potrzebne też rzeczy. Dobra. Właśnie, daj mi ten Burwile do Federica, mam to dostarczyć. No dobrze. No dobrze. Zobaczmy tutaj jeszcze muzeum, widzę. To może my będziemy mogli jakieś kości mogli wykopywać. Znajdę ciebie kilkudniejszy w dołku. O, mamy zadanko pierwsze już. Przekaż tę notatkę mieszkańcowi muzeum po ukończeniu. 100 znaczek gildii scoutów. To jakieś gildie scoutów są jeszcze. Dobra, to jest chyba pierwsze zadanie, które żeśmy gdzieś złapali. To ja sobie może je gdzieś tutaj postawię. Dobra. Ja bym się jeszcze rozejrzał po tym mieście. Co tutaj ciekawego można znaleźć?
Ema? Ty jesteś małomówny? Tu jest jeszcze coś. Dzień dobry. I'll trade you for some guild tokens. Guild tokens? Sztabę złota o wadze 43,5 i rubin o 5,5. I co dostanę wtedy? Gildii scoutów, jakieś znaczniki. A ja bym się przejechał jednak... powiedzmy... Nowa pola. Dobra, bo ja tutaj zbieram kłościki tak naprawdę. Ty coś jeszcze masz do mnie? A nie, ty po prostu bo mówisz, że mam dostarczyć tam... tą paczkę do tej. Ja bym się przejechał naokoło. Bo widzę, że tam jeszcze ktoś też miał jakiś problem. Tu, o. Co to w ogóle jest? To jest coś napędzane tą lawą? I to daje tą tarczę? Magia. Siema, Rudy. Maga 50. Dobra, dawaj. Kolejne zadanko. Nie! Latające pergaminy. Dobra. Cyk. Cyk. Idziemy dalej. Ktoś jeszcze ma jakieś problemy? A zobaczcie, że tu nie ma faktycznie sklepów, dopiero trzeba je kupić. Okej, okay. Aha, tu będzie wyjazd. Tylko ja chcę zobaczyć jeszcze na mapę, bo tu jest wyjazd, ale chciałbym zobaczyć też, gdzie jest ten Barnwile, tutaj, po drugiej stronie, czyli tutaj wyjeżdżamy z miasta, później na lewo i później na prawo. Jeszcze jest jakaś wyspa, ale to chyba muszę przepłynąć jakoś tam. Dobra. Jedziemy. Hej, ho, let's go. I cyk. Tu na pierwszym skrzyżowaniu trzeba na lewo będzie. Tak, pamiętam. Jeszcze. Może przez ten most tutaj. Hej, ho, let's go. Ale taka zimowa mapka, nie? Zimowa. Chyba, że lawę też można potraktować, że to zimne ognie, nie? No to tutaj będzie pierwsza na lewo, później pierwsza na prawo. Mi się coś świeci pod drzewem, widziałem przez chwilę. A tu jest znowu to do wyciągnięcia. A tu coś, kurczę, widzę. To jest to do... Tu coś widzę, coś się świeci. Ramię hydrozaura. A to nie będzie do tego, do muzeum? Kość? Dawaj. Coś tu się świeci. Ej, dobra, ale to jak kości możemy tak znaleźć, to bym musiał się rozglądać, czy coś mi się nie świeci gdzieś po drodze. Ja widzę nawet dwa światełka tam u góry. Pu. Hej, ho, let's go. Dobra. Dzień dobry. I żebro hydrozaura. Tam się jeszcze coś świeci. Muszę się rozglądać, tak, bo widzę, że tu chyba trzeba będzie poskładać tego hydrozaura, tak po prostu znajdując róg hydrozaura. Jeszcze nie zdążyłem kopać, a już znajduję kości, nie? Narosł będzie. Dobra, muszę jechać w dół. Ta lawa na razie mi nie ucieka, to dobrze. Bo ją trzeba też będzie pewnie ładować, jak już. Bo wodę też trzeba było nalewać do tamtego samochodu, a te są napędzane na lawę, tak więc
Czy to jest ten Barnwile? Barnwile? A, tu ktoś coś chce i tutaj też, to może być to. To tam? Pierścień chcesz. Oka. Przedmiot wymagania. A, chcesz pierścień, który ma być złożony z tych przedmiotów. Ej, to może przy tamtych też było napisane, tylko ja tak na szybko jak zwykle przeczytałem. A ty coś, co byś chciał? Aha, ty chcesz paczkę. Dobra, mam. Mam paczuchę. Panie Frederiku. Proszę. Dawaj. Dawaj. O, on chyba ma kolejną paczkę. Psz. Dawaj paczuchę. Kto? Alice, rozbita placówka. Rozbita placówka. Rozbita placówka, co to może być? Shattered Outpost. Chyba. A tu muszę przejechać przez jakieś tereny zaśnieżone, widzę. No dobra. A w tych... Tak się zastanawiam teraz, czy z tych zaśnieżonych... Co to? Tutaj? A, tutaj są rury do wody. Rura woda... wodna mroźnia. Przewodzi wodę, obniża ciśnienie. Okej. Okay. I tu są na wodę. A, bo tutaj są też te przenośniki na wodę, nie? Okej. Okay. A tu? Nie wiem, skrapowisko jakieś chyba. A ty co? O! Możemy zbudować iglo. I rozszerzony stojak na narzędzia. O, fajnie. I za ile? Drogi ozdobny posąg szczytu wulkanizmu, aby popisać się swoim bogactwem. Za 99 999. Kupimy jeszcze sobie ten posążek. Jeszcze sobie go kupimy. Dobra, to teraz bym musiał lecieć tu prosto i prosto po prostu. Później nie ma... Nie ma drogi. Brym, 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 brym. Trzeba się też rozglądać, pamiętajcie. O! Stój! Nie wiem, czy ja przejdę przez wodę? Mogę przejść przez wodę? A, nie do końca. O, a chociaż? Bo ja tu widzę po drugiej stronie rzeki skarby. Noga. Hydrozaura. Ej. Let's go. Kości narosu znalezione ponownie. Cyk. Dobra. Jedziemy dalej. Brym, 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 brym. Let's go. Teraz tak naprawdę musimy przejechać naokoło po prostu. Pytanie, czy ja tutaj będę miał jakieś... Bo tutaj nam... O, widzę kolejną część hydrozaura. Tam daleko widzę. Dobra, za chwilę wrócimy na drogę. Natomiast dla mnie najważniejsze jest w tym momencie to. Ja to jest. Może pozbieram te. O! Kręgosłup moralny. Ktoś zgubił. No, rzuć tutaj. No. Żeby mi się lawa w samochodzie nie skończyła. Cyk. Ej,
ho. Let's go. Ten tier pierwszy to już mogłem kupić, bo to było za 50 monetek tylko. A propos rozbudowy tego miasta, nie? Tajemnicza. Tajemnicza mgła. Ale tu nic nie widać. Po bokach. Może to będzie problem, żeby znaleźć tutaj cokolwiek. W tym terenie tutaj. No bo tutaj jest taka mgła gęsta, że no... Żeby tu coś znaleźć, to może jakiś wykrywacz kości trzeba będzie mieć. A tu jest jakiś statek. A to my nie chcemy tutaj. My chcemy, ale my chcemy jechać teraz w tą stronę. Na razie nie chcemy. Ten statek to chyba był po to, żeby wjechać na tą wyspę i tam są jakieś maszyny. Ale to na razie nas nie stać. Na razie zaróbmy kasę. I zobaczymy może, jakie tam maszyny są kiedy indziej. Dobra. A tymczasem burym lasem. I... Opierdzielaniem przez mgłę. A tu, kurde, tu nic nie widać. Nie wierzę, żeby tutaj nie było tych kości. Po prostu może ich nie widać w tej mgle. Może tak być. O, czekaj. O, tam widzę, coś się świeci. Znowu. No i wyjechaliśmy ze mgły, od razu widzę części naszych kości. Widzę cię. Żebro kolejne. To już chyba dwa żebra. Jedno Adama, drugie Ewy. Nie, czekaj. Żebro Ewy jest żebrem Adama, bo w sumie... Ewa jest żebra Adama, tak? To chyba to tak by wynikało. Według Biblii. Ło, czekaj, bo tu jeszcze jest. Prawie bym przegapił. Ostatnio kątem oka jeszcze zauważyłem. A wy jak zauważycie jeszcze jakąś część, którą ja przegapiłem, bo to jest całkiem możliwe, że tak będzie, to też dajcie znać w komentarzu oczywiście. Możecie nawet wskazać minutę w filmie. Ej, to ja pozbieram i kurde prawie cały ten zrobię. Całego... Hydrozaura. Hydrozaur. O. Można tu jechać? O. Czy ktoś zamawiał paczkę? Są też jakieś sklepy. Dobra, zobaczmy co tutaj. A, tu można kupić, widzę, samochód, ale my go mamy. No pewnie, dawaj monety, bo ta paczka mi jest niepotrzebna. Give me monety. Masz jakąś paczkę w ogóle? Nie. Ja to już koniec paczek? Będziemy mogli już pracować jako górnicy. Ile mamy kasy? 1250. Okej. Okay. Co tu? Tu mamy jakieś... A, tu możemy sprzedawać sztaby złota. So you're the engineer everyone's been chatting about. Myślałem, że coś mi jeszcze powiesz ciekawego o mnie. Że będzwał... O, tu widzę, że są materiały budowlane do budowania domków. Co to jest to? Zakrzywiony stojak na bronie. Aha. A, takie różne stojaki na bronie. Dachy, drzwi, okna i tym podobne. Czyli tu są takie do budowania domku. Okej. Okay. Trzeba pamiętać. Czy ty coś tutaj jeszcze masz? Tu jeszcze coś jest. Tu jest chyba elektronika ta. Hobson Powerworks. Tu są chyba bramy logiczne i tym podobne. Logika większa, tak. Tu są te wszystkie logiczne parametry. No to
To wiecie dobrze, że ja to lubię i to będziemy też robić. Opóźnienie. No, tu są te wszystkie bramki logiczne. Dobra. Ale to trzeba jeszcze do tego momentu zarobić trochę pieniędzy. Hydropieniędzy. Dobra, to w takim razie mogę na... Teoretycznie na downrest. Ale... Ja bym też się pojechał do Newglade, te kości. Kości. Bo ja dużo tych kości poznajdywałem, zobaczymy. O, i kolejną jeszcze widzę, i nawet dwie widzę, bo tam dalej jeszcze też jest. One są dosyć ładnie się świecą, tak więc... Ja niby trudno... przegapić, ale tak nie do końca. Może dostaniemy też kasę od tego. Czy on miał jakieś tam punkty gildii z kołta, czy coś takiego? I tam niby mówił, że dostanę, ale jeszcze nie do końca wiem też, co to znaczy, że dostanę punkty gildii z kołta. No to jest czaszka. Let's go. Tu jest do kopania, tylko że to trzeba już kupić, bo widzę tam wiaderko na monetki. O, coś tam się świeci. Kolejne kości. Dzisiaj taki odcinek pierw zapoznawszy się z wyspą. Tam do góry można wjechać, ale to podejrzewam, że będzie coś w tym rodzaju też kuźni. Tak jak było w tym podstawowym terenie. Moria taka, nie? Dobra, chyba zrobiłem kółko. Albo jeszcze nie. Albo jeszcze nie. Bo powinniśmy mieć ten hunting na twój downrest. Tą namiotem. Tak, to jest tutaj. Dobra, to weźcie, jedźmy jeszcze do New Cloud, czy jak to tam się to zwie, New Glade, nie? I z tymi kośćmi, to może dostaniemy, ja bym od razu może kupił ten pierwszy tier, bo nie wiem co wtedy będą mi tam oferować, szczerze powiedziawszy, zanim zaczniemy cokolwiek wykopywać w ziemi. No proszę, ale tutaj to, zobaczcie, tutaj już odcinek pierwszy, już ile zrobiliśmy, a w podstawce to trzeba było od razu kopać, żeby cokolwiek zarobić, a tutaj proszę bardzo, tutaj jakieś skrzyneczki, tam jakąś skrzyneczkę, tu jakieś kości i już jesteśmy bogaci, nie? Dobra, czyli co, teraz mam, byle jaką kość mam mu dostarczyć? Czy jak to wygląda? Fetch some hydrosaur bones, would you? Zobaczcie. Chyba nie. Albo może czekajcie, może tutaj muszę to wrzucić. O. I co, teraz ci się podoba? A. Czekaj, a to wtedy to zadanie jest zaliczone tutaj? Bo trzeba tu inaczej zaparkować, żeby to szybciej poszło. Dobra, weźmy sobie to tak, zaparkujmy, żeby wygodniej było. Wjedźmy mu. Dobra, okej. Okay. Składamy hydrozaura. Dobra. Już prawie całego, znaczy nie wiem, że całego. Coś mi się wydaje, że będzie jeszcze brakować. Bo tu o rączka. Żebro. Nie no, będzie brakować jeszcze sporo części. Żebro. O. Aż achievement padł.
Get me some bones. Nie. Dobra, teraz, które to było zadanie? To nie. Tu. Masz. 11 kości znalazłem, chłopie. Dawaj kasę. Wonderful. Splendid. More fossils for the display. Dawaj nagro... A, dobra, jest. Tu. Fetch some hydrosaur bones, would you? A... Dobra, 12 trzeba. Ja oczywiście musiałem przynieść mu 11. Ale to jest inna jakaś waluta teraz. Get me some bones. Don't forget to put them in the box. To jest jakaś inna waluta tutaj. Ty, bo to może nie do końca. A, to tą walutę będzie potrzeba dopiero, żeby tu chyba ją wydawać. A mi się wydaje, że tak... Czekaj. C. Nie, to jest C. A na co T muszę wydawać? Nie wiem. Weźmy to. Tak. C. No to chyba mogę normalną walutę, nie? Bo nie zwróciłem uwagi, czy gdzieś były te ceny. Dobra, jak to co? Jak to mam? Tam jest. Coś. Mogę tier pierwszy zbudować. A, tu są jeszcze te ziomeczki. U nich można sprzedawać też biżuterię. O, jubiler. Sztaby tutaj. Dobra. To? O. To to? Wymagania blokka. Ja tu muszę jeszcze dostarczyć bloki kamienne i sztaby żelaza, żeby to zbudować. Podoba mi się. Podoba mi się, bo jest jakiś cel też w robieniu, zdobywaniu tego, nie? O. Dobrze, dostarczę ci. Czyli... Tylko teraz tak. Sztabka żelaza. Czy to ma być byle jaka sztabka żelaza? Nie wiem, jak to będzie liczyć tutaj. Dobra. To przy okazji, jak już tu jesteśmy, to już mamy. Panie skrzyni. No tu są jeszcze jakiś biletomat w budowie. No teoretycznie to byśmy mogli te tutaj rzeczy, ale po kolei. Ja bym sobie tutaj nakupywał te najbardziej potrzebne rzeczy, czyli... Czyli tak, to, tak, dobrze pamiętam, że trzeba tu przetapiać, to na sztaby. Ile to kosztuje teraz? A, dobra, panie, myślałem, że to, żeby szlifować kamienie, nie? Tam miałem jakieś wiaderko i tym podobno, może, nie wiem, czy będę potrzebował więcej na razie. Waga to... Znaczy, bo waga w sumie istotna. O ile waga? 146, dobra, nie będzie. Waga. Czy od razu weźmiemy tego łóżko polowe, żebyśmy mogli przysypiać jakieś noce, jak będzie ciemno. Te rury na razie bym sobie chyba dał spokój, chociaż kurde, w sumie. Ja się zastanawiam teraz. Bo jeszcze nie wiem, jak to... znaczy, pewnie tak samo jak woda. A tu rura, żeby ten... Tutaj są jakieś liczniki. Lejek. Jadro do czyszczenia ziemi. Mam sobie takie tylko. Kopił jeszcze po jednym przynajmniej wiadrze. Dobra. Dobra, weźmy od razu może też to i młot. Wiecie, że będziesz stał, dobra. Ile? 600 coś, a my mamy ile? 1200. Dobra, no to jeszcze możemy powydawać kasę, jak jesteśmy tutaj.
Lejek, rafineria kamienia, obrabia kamień na użyteczne bloki. Obrabia kamień na użyteczne bloki. Pewnie kamień zostanie osiągnięty wartość logiczna. Ej, no kurczę, te kamienie to widać, że też będę musiał rozpuszczalnik lodu topi. No to rozpuszczalnik lodu to powiedzmy... Topi wytapia lód, aby wytworzyć wodę. No dobrze. I tu bym musiał lód dawać. Ej, nie. Weź to wyrzuć. A nie, do lawy. 340 to kosztuje. Dobra, bierz to. Też potrzebuję do tego jeszcze w takim razie... Nie wiem, czy ja to... Do tego będę potrzebował w takim razie jeszcze co najmniej... Kilku tych. Żebym nie przegiął scenami. Dobra, to. Powiedzmy, że to. I powiedzmy, że kolanko. Wiesz, jeszcze pewnie będę wracał. Nudna łopata do lodu. A co to jest? Dłuto. Przecina klejnot na pół. Ciekawe. Dobra. Trochę zostało kasy. Ale bym najlepiej sobie tutaj trochę podjechał. Zium. Proszę mi to wszystko załadować. Zapłacę 50 monetek. Bo nie chcę mi się samemu. Dobra. Czy ja to wszystko jakoś zapakuję? O, dobra, cicho jest. A, dobra, to może jedno na siebie nakładać. Powiedzmy. Tu. Żebyśmy teraz zabrali wszystko. Jakiś młotek tutaj leży. Dobra. Ej, to jesteśmy teraz już urządzeni na sam początek. Elegancko. No. Dobra, wszystko zabrane? Monetki jeszcze moje. Dobra. O, jedziemy ku przestworzy. Co? Nieważne. Jedziemy tu. Jedziemy na nasz pierwszy przystanek, gdzie możemy kopać. No i będziemy tutaj kopać. Sims Logic. Pamiętam więcej tych wiaderek, bo ja pamiętam, że ja później sobie układałem to odpowiednio. Ale dobra, no to w sumie tutaj też nie mamy daleko, nie? Od tej naszej siedziby. Brym. Dobra. Here come my ladies. Dobra, mamy też tutaj te podstawowe wiaderka. Właśnie, czy ja mogę tutaj ten... Nalać, powiedzmy, lawę. Tak, mogę. Działa to. I teraz tak. To? Śnieżki? I co mogę rzucać? Ciu! A, mogę do lawy wrzucić? Lawa parzy. Dobra, to teraz tak, wiaderko. Zobaczmy, jak to działa. Czy to działa tak jak łopatą? A?
4 łopaty, dobra. I co? I to wrzucę tutaj, tak jak do wody wtedy się wrzucało. A, i to daje nam... Co to? Ruda żelaza. Okej, okay, a to? Twardy kamień. To jest jakiś nowy surowiec, twardy kamień i z niego będzie można pewnie robić te bloki. Okej. Okay. Sims Logic. Czyli tutaj kopiemy w śnieg. Ej, dobra, ale tutaj nie musimy szczotkować, bo to jest śnieg, który się tylko roztapia w lawie. Dobra. Dobra. Dobra, podoba mi się to. Tylko teraz tak. Ja mogę budować... Nie, ja mogę budować... ale tu mogę budować. O. O, 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 o. I tu będziemy sobie pomału... Myślę, że też... Nie, nie wszędzie mogę. Muszę postawić jakieś te... Dobra, na razie powiedzmy, że tak będzie. A, tutaj chyba też młotkiem się przytwierdzało, żeby nie ściągnąć, nie? Dobra, to teraz tak. Oho. Powiedzmy, że tutaj będzie tygiel. Później się podłoga jakąś zrobi. Dobra, tygiel niech się smaży. Też z drugiej strony ten tygiel na razie położył tutaj. Cyk. No i dobra, i teraz tak, tą maszynę. Tą maszynę trzeba by było jakoś wykombinować. Czekaj, bo tu jest... Jest tu, tu... Aha, tu jest... Nie, tu jest... Nie, to nie w ten sposób. Albo w drugą stronę. O, tak mniej więcej, nie? Gdzieś tu? O, w ten sposób. To by może udało się jeszcze ją podłączyć, żeby wrzucać te kamienie twarde. I je prasować na bloki. A kurde. Dobrze, że chyba proste dwa wziąłem proste. Przydałby się tutaj też wózek, chociaż mógłbym podjechać tym. Bo to nie. To będę potrzebował. Tu. Da się? Da się. Ej, tu się da nawet tutaj. Porządnie zrobię. Dobra, tu się leje. O, a jakbym zrobił... A dobra, jakbym zrobił teraz to tutaj i podstawił tutaj sobie tą. Gdzie to jest? Wiecie, o co mi chodzi? Tu i tu bym... Dałem. Chodzi mi o to, żeby podłożyć to tutaj. Jeszcze inaczej. Jeszcze inaczej. Ale ja to zaraz wykombinuję, bo jeszcze chyba mamy tutaj gdzieś kulanko i powinniśmy mieć proste. Proste to sobie odłożymy. I kolanko, dobra. Kurde, to kolanko. To nie wyjdzie nam na dobre. Albo wiem jak sobie. Dawaj mi to. To jest w tą stronę. A jak się je obracało? O. W ten sposób. O! Dobra, dajcie mi tą jeszcze jedną prostą.
testu. To. O, ten sposób. Nie! Chodziło mi o to. O. Tak, tylko żeby fajnie jakby... O. W ten sposób, dobra. A, tylko że tutaj nic nie widać. Ruda żelaza. No i rudę żelaza to bym od razu do drugiego. Tutaj sobie wkładał. Tak, a tylko że tutaj później nic nie widać. Twardy kamień. Twardy kamień to można od razu... A, to trzeba 10 tych nazbierać i tu. I tak tym oto sposobem zarobimy też pierwsze nasze majętne pieniądze. I rozbudujemy też wioskę. Tymczasem dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie. I do zobaczyska już niedługo w kolejnym odcinku z przygód potężnego kopacza. Nie wiem, jak go nazwać. Kopacz po prostu, nie? A tu na razie łóżko. A, tą tablicę też powinienem sobie kupić na zlecenia. Ale to wszystko po kolei. Tymczasem dzięki, do zobaczyska. I nara, już niedługo. Jak wam się podobało, zostawcie lajka i subskrypcję. Nara!